dla tych osób te pieniądze czasami ratują życie i ratują całą ich historię. Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Nie wiem, czy opowiadałem sytuację, ale napisał do mnie ostatnio jeden ze znanych Polaków i spytał mnie, że leci właśnie na drugi koniec świata i będzie lądował w Los Angeles i czy mógłby się ze mną spotkać, bo akurat widział, jak mówię, że jestem w Kalifornii. Jestem w Polsce. Śnieg pada. I dzień dobry, witam już wieczorem. Święta, więc święta mają to do siebie, że człowiek świętuje. Więc wróciłem właśnie do domu i dosłownie krótkie wideo, które mam nadzieję da ci dużo wartości, nawet jeżeli nie będziesz robić tego co ja. Więc ogólnie w naszym biznesie nie dzielimy się wynikami finansowymi, bo uznaliśmy, że przy pewnej skali one są już nie za bardzo wyobrażalne dla naszej grupy docelowej, więc wolimy się dzielić wynikami naszych klientów, a nie naszymi. Na początku to oczywiście miało sens, natomiast teraz już przy tych kwotach, które są, nie ma to za bardzo sensu. Ale dzielimy się informacjami a propos naszych akcji charytatywnych. I tak jak w roku 2019, gdy zaczęliśmy, zebraliśmy 151 tysięcy na hospicja dla dzieci w Polsce. Potem w kwietniu, gdy się pojawił ten brzydki potwór, zebraliśmy też blisko 60 tysięcy złotych i to był ten taki czas, gdzie ludzie naprawdę nie widzieli, co się dzieje, więc jeden z naszych programów Szkoła Bloga rozdaliśmy w zamian za wpłaty na hospicja o koszcie tego to programu. I w tym roku mieliśmy kolejną akcję, gdzie zebraliśmy 184 tysiące złotych. I kwoty się wydają spore, natomiast w naszej głowie mogło być dużo lepiej i dlatego mówię o tym z takim troszeczkę żalem do siebie, ponieważ gdybyśmy zebrali więcej, pomoglibyśmy większości osób, natomiast popełniliśmy wiele błędów. I jest taka jedna historia, że my ludzie uczymy się na własnych błędach, natomiast nie uczymy się na własnych błędach. Uczymy się na własnych błędach po pewnej ilości tych błędów i gdy pewne nasze połączenia w naszej głowie się zrobią poprawne. I tak w tamtym roku, gdy ogłosiłem tą akcję, to dosłownie miałem tylko to wideo, czyli wesprzyj hospicjum, wpłać pieniądze, wyślij maila i to tyle. I tak akcja fajnie się rozeszła, dosłownie było jedno wideo i parę innych rzeczy, natomiast w tym roku pomyśleliśmy, dobra, musimy zrobić troszeczkę więcej zmian. I takim dużym plusem było to, że zaprosiliśmy partnerów. Więc zaprosiliśmy partnerów, którzy dostarczyli jeszcze więcej materiałów, bo idea była taka, że jeżeli ktoś płaci na hospicjum, to jeszcze od nas dostanie prezent. Zaprosiliśmy partnerów i było super. Natomiast to, co zrobiliśmy, to ta strona w pierwszej edycji, jak to wypuściliśmy, nie wyglądała w ten sposób. Ludzie do nas pisali, że nie rozumieją, o co chodzi, nie wiedzą, co trzeba zrobić, są jakieś guziki, cztery kroki, w ogóle Mirek, o co chodzi? Nawet mój drogi, wspaniały przyjaciel Marcin Osman napisał do mnie: hej Mirek, ja nie wiem, co zrobić. A jeżeli ja nie wiem, to pewnie inni nie wiedzą. Myślę, what the fuck, cośmy zrobili. I mieliśmy piękne wideo i strona była upiększona i tam był taki mechanizm, który robił, natomiast ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. I tak naprawdę akcja ruszyła dopiero po tym, gdy postanowiłem, dobra, musimy zrobić to samo w tym roku, więc usiadłem sobie w pokoju, wziąłem kamerę i nagrałem takie wideo i potem zacząłem tym szerować i jeszcze parę było innych takich wpisów z ręki, plus uprościliśmy stronę do minimum, że na zasadzie tylko dwa kroki, zrób to i tamto. I akcja ruszyła i zaczęło to troszeczkę lepiej działać. Ale prawda była taka, że gdybyśmy od początku dosłownie nagrali tylko jedno wideo wyjaśniające, o co chodzi, że wystarczy przelać pieniądze i wysłać nam potwierdzenie w jakiejkolwiek wersji, to by zadziałało. I ilość pracy, którą włożyliśmy w budowę tej strony, a ilość pracy, ile byśmy włożyli w obsługę tych zgłoszeń, które przychodzą na nasz adres mailowy, w zupełności by były pewnie na podobnym poziomie, a byłoby prościej. Komunikat musi być prosty. I też to, co zauważyliśmy w tym roku, że ludzie całkowicie mają gdzieś perfekcję. I to, co ja zawsze powtarzałem, myślałem, dobra, w tym roku spróbujemy też z różnymi tematami, z naszą akcją i naszą stroną Akademia, pójść w tym kierunku perfekcji. Zaczniemy robić dużo więcej rzeczy takich ładnych, dopieszczonych, pięknych. I jak się okazało, te ładne, dopieszczone rzeczy sprawiają, że robimy pewne rzeczy wolniej, a po drugie, ludzie nie lubią ładnych rzeczy. Coś, co powtarzam od dłuższego czasu, natomiast troszeczkę inaczej popatrzyliśmy na ten temat, głównie dlatego, że dużo osób mi mówiło, że tak powinno się robić.
Wyczalne są to również znane osoby z polskiej sceny marketingu, a sam widziałem gdzieś tam wewnątrz, że to musi być proste. To musi być proste, aby inni zarezonowali, musi proces być prosty. Przelej pieniądze na hospicjum, wyślij potwierdzenie, that's all. Żadnych stron, żadnych innych rzeczy dookoła. I to właśnie była taka największa moja lekcja, że my tak naprawdę nie musimy wcale komplikować rzeczy. My nie potrzebujemy pięknych kamer, my nie potrzebujemy pięknych ujęć, my po prostu potrzebujemy prostego przekazu. Prostego przekazu, co trzeba zrobić i jaka będzie wartość. Co trzeba zrobić i jaka będzie wartość i wtedy to działa. I nie tylko z akcjami charytatywnymi, ale też z kwestiami dotyczącymi biznesu, naszej kariery, czegokolwiek innego. Nasze social media, nasze YouTube, nasze strony nie muszą być dopieszczone piękne. Muszą po prostu być proste, muszą przekazywać wartość i musi być prosta akcja do wykonania po tym wszystkim. To tyle. I jeszcze była druga rzecz, którą troszeczkę się przeliczyliśmy, bo postanowiliśmy już wcześniej zacząć z tą pracą, z tą całą akcją. Natomiast jak to w firmie, dużo obowiązków, dużo projektów i tak się dzieje, tak naprawdę ruszyliśmy do tej akcji dopiero gdzieś około grudnia, gdzie tak naprawdę kilka osób przez kilka dni siedziało i pracowało na tym projekcie. To co mogliśmy zrobić, zatrudnić osobę, która zajmuje się tylko tego typu akcjami i wtedy mielibyśmy taką osobę, która by prowadziła tę akcję. Znowu lekcja. Jeżeli próbujemy robić coś nowego, zdecydowanie lepiej jest wziąć osobę, która się tym zna, ma doświadczenie i może nam pomóc w tym procesie. Gdy robimy to sami, musimy się uczyć wszystkiego od początku, popełniając znowu wszystkie błędy. Znowu kolejna lekcja. Więc idąc tym tokiem myślenia, w następnym roku akcję znowu powtórzymy na pewno, ale na pewno będzie ekstremalnie prosta. Prosta do bólu, pewnie żadnych stron, pewnie żadnych innych rzeczy, po prostu najprościej rzeczy napisz, potwierdź, wpisz i tak dalej. I to powinno działać najlepiej. To nam pozwoli więcej czasu, więcej energii włożyć w promocję tej akcji, żeby więcej osób się do niej dowiedziało, a nie na to, żeby ulepszać strony, poprawiać inne rzeczy. Więc to tyle. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które wzięły udział w akcji. Dziękuję też naszym wspaniałym partnerom, którzy nam pomogli z materiałami. Za rok będziemy mieli jeszcze więcej tych materiałów, jeszcze więcej partnerów, więc mam nadzieję, że będzie o wiele ciekawiej. I zachęcam też wszystkich innych do robienia tego typu akcji, czyli pomyślenia też, dobra, nie tylko na zasadzie, jeżeli zbieramy na kogoś pieniądze, to dajcie nam pieniądze, ale na zasadzie, jeżeli mamy coś, może coś możemy dać w zamian, bo to jest taka fajna, moim zdaniem, możliwość, że możemy zmotywować zewnętrznie jeszcze osoby, poza tą taką dobrocią serca, żeby jeszcze coś dodatkowego dać, aby te kwoty na hospicja były większe. To, co usłyszałem w tamtym roku, tak bardzo mi zostało w głowie, że dla nas może się wydawać, że motywacja osoby wpłacającej ma sens, ale dla tych osób, które prowadzą hospicja, bo znajdują się w hospicjach, nie ma znaczenia, czy te pieniądze przyszły od osoby, która ma motywację zewnętrzną czy wewnętrzną. Dla tych osób te pieniądze czasami ratują życie i ratują całą ich historię. I to, że my mamy motywację wewnętrzną, zewnętrzną dla nas może być problematyczne, dla naszej rodziny może być problematyczne, ale dla nich nie ma to znaczenia. Więc jeżeli mamy możliwość w jaki sposób zwiększyć te wpłaty, zawsze warto to wziąć pod uwagę. Tak więc, jeszcze raz bardzo dziękuję za ten dzień, dziękuję za wysłuchanie i powodzenia w zmienianiu świata w lepsze miejsce. Dziękuję bardzo, pa!